Wojenna zawierucha na 12 lat przerwała rozgrywki o piłkarskie Mistrzostwo Świata. Po 1945 roku Europa była wyniszczona. A ponieważ o organizację finałów w roku 1942 starały się wcześniej Niemcy i Brazylia, z kandydatów zostali Latynosi. Decyzję o przyznaniu Brazylii finałów w 1950 roku potwierdzono 1 lipca, w 1946 roku na kongresie FIFA. W uznaniu zasług jej prezydenta zmieniono Puchar Świata na Puchar Gilles Rimetta. On sam skromnie przeforsował nazwę Piłkarskie Mistrzostwa Świata z Pucharem Rimetta w podtytule. Z 34 zgłoszonych krajów wycofało się 8 i wynikły kłopoty ze skompletowaniem finalistów. Z wyjazdu do Brazylii zrezygnowała Turcja i Szkocja, której federacja postawiła warunek, że reprezentacja pojedzie, jeśli uda się w eliminacjach pokonać Anglię. Nie przyjechały też Indie, choć awansowały, nie grając żadnego meczu. Poproszone o zastępstwo Portugalia i Francja odmówiły. Gospodarze, mistrzowie Ameryki z 1949 roku, mieli ogromne ambicje, zwłaszcza że wycofała się Argentyna. Argentyńczycy panowali w Ameryce Południowej, która nie doznała wojennej zawieruchy. Jednakże w 1949 roku doszło do buntu i masowej emigracji najlepszych graczy argentyńskich do Kolumbii. Białoniebiescy, mimo ogromnego potencjału piłkarskiego, przestali się liczyć. W Rio de Janeiro na finały wzniesiono w ekspresowym tempie największy stadion świata, 200-tysięczną Marakanę. Po raz pierwszy startowała Anglia, stawiły się też Hiszpania, Jugosławia, olimpijski mistrz Szwecja, Szwajcaria oraz na życzenie Brazylijczyków obrońcy tytułu Włosi, mimo tego, iż w lotniczej katastrofie 4 maja rok wcześniej zginęła drużyna AC Torino, stanowiąca trzon reprezentacji Italii. Kontrowersje wzbudziła zmiana systemu rozgrywek z pucharowych na grupowe. Niekompletna liczba uczestników faworyzowała zwłaszcza Urugwaj, który w eliminacjach grał tylko ze słabą Boliwią. Pozostali musieli przemierzać wielkie odległości. Uprzywilejowani byli gospodarze, grający 5 spotkań na Marakanie i 1 w São Paulo. Nie zgodzono się na mecze przy sztucznym świetle, co dla Europejczyków było nowością. Co ciekawe, tylko 2 piłkarzy, Szwajcar Bickel i Szwed Nilsson, grało w poprzednich, wcześniejszych finałach. Faworytów upatrywano w Brazylii i pogodzonej z FIFA Anglii, uważanej nadal za potęgę. Trener Brazylii, Flavio Costa, podglądał nawet w kwietniu w 1950 roku europejskie eliminacje. 24 czerwca nastąpiło z wielką pompą otwarcie mistrzostw meczem Brazylia-Meksyk. Canarinhos wygrali 4-0, potem jednak szczęśliwie zremisowali ze Szwajcarią 2-2. Pierwszy gol dla Brazylii padł z podania spoza linii bramkowej, ale Helweci mieli okazję na zwycięstwo w ostatniej minucie. Costa tłumaczył się, że w São Paulo wystawił rezerwowych z tego miasta. Teraz trzeba było wygrać z mocną Jugosławią. Wygranej 2-0 pomógł pech Miticia, który wychodząc z szatni uderzył głową w betonową konstrukcję i wszedł na boisko, a zmian wtedy nie było, gdy Brazylia prowadziła 1-0. Anglia rozczarowała. Po łatwej wygranej z Chile Anglików czekał mecz ze Stanami Zjednoczonymi. Z pokonaniem Amerykanów mieli już problemy Hiszpanie, ale Anglicy byli pewni swego. Prasa brytyjska pisała, że tylko 2 narody nie potrafią grać w piłkę nożną – Eskimosi i Amerykanie. Tymczasem ta zbieranina z różnych stron świata upokorzyła dumnych Anglików, wygrywając 1-0. Na domiar złego bramkarz Borgi obronił rzut karny Mortensena. Była to niewiarygodna sensacja. Daily Herald zamieścił nekrolog na pierwszej stronie. Zawiadamia się wszystkich pogrążonych w żałobie kibiców, że dnia 29 czerwca 1950 roku umarł futbol angielski. Po porażce z Hiszpanią Anglicy musieli zmienić rezerwację lotniczą, gdyż powrót planowali dopiero po finale. Do wielkiej czwórki awansowali Hiszpanie. Mistrzowie olimpijscy Szwedzi, 4. do brydża został Urugwaj. Grupa finałowa grała w Rio de Janeiro i São Paulo, z tym, że Brazylia tylko na Marakanie. Gospodarze szli jak burza, wygrali 7-1 ze Szwecją, a 4 gole zdobył późniejszy król strzelców Ademir.
Później 6-1 rozgromili Hiszpanię. Urugwaj tylko zremisował z Hiszpanią, przegrywając do 77 minuty i męczył się ze Szwedami, by po dwóch golach Migueza wygrać 3-2. Brazylii wystarczał do mistrzostwa remis. Podobny wynik ze Szwecją dałby też trzecie miejsce Hiszpanii, a przy wygranej Brazylii i pokonaniu Szwedów nawet drugie miejsce, ale Skandynawowie rozwiali te nadzieje. Mecz Brazylia-Urugwaj 16 lipca 1950 stał się prawdziwym finałem, który oglądało podobno 204 tysiące widzów. Brazylijczycy oczekiwali sukcesu. Politycy i prasa dzielili wszyscy przysłowiową skórę na niedźwiedziu. Wyznaczono nagrody dla piłkarzy. Ta presja nie pozostała bez wpływu na ich grę. Kiedy Frasia zdobył dla Canarinhos prowadzenie, ci zaczęli grać lekkomyślnie i świetnie nastawieni przez trenera Juana Lopeza, Celestes groźnie kontratakowali. Gole padały po znakomitych akcjach Schiaffino i Gigi. Ten drugi dojrzał złe ustawienie bramkarza Barbosy i posłał fałszem piłkę za jego plecami. Oblężenie bramki Maspolego nie przyniosło efektu. Niewidoczny był Ademir. Po ostatnim gwizdku szok na trybunach był ogromny. Rimet przepychał się ze statuetką Nike pod pachą do szatni Urugwaju, by przekazać ją ich kapitanowi, Varelli. Właśnie on i znakomity napastnik Schiaffino należeli w tych mistrzostwach do najlepszych. Varela był przywódcą zespołu. Schiaffino, mimo słabszych warunków fizycznych, był wspaniałym technikiem i taktykiem, szybkim i wybitnie inteligentnym w grze. Lopez doskonale przygotował zespół pod względem kondycyjnym. Urugwaj mądrze uwzględnił wady rywali, a trener przekonał podopiecznych, że nie są skazani na porażkę. Obrońcy González i Victor Rodríguez Andrade, siostrzeniec José Leandro z roku 30, napastnicy Gigia, Migues, Vidal także byli graczami nieprzeciętnymi. Wielkie gwiazdy Brazylii, Bauer, Zizinho, Ademir, Jair, Chico nie mogły zrozumieć, jak nie wykorzystały tej szansy. Nieco na pocieszenie dla brazylijskich kibiców królem strzelców został Ademir, zdobywca 9 goli. Podczas turnieju rozegrano w sumie 22 mecze, które obejrzało ponad 1 300 000 widzów. Urugwajczycy, zdobywając drugi tytuł mistrzowski, dogonili Włochów i wydawało się, że będą rządzić także podczas następnych finałów. Historia miała się jednak potoczyć inaczej.